Wstał Pan Chrystus, zmartwychwstanie. Alleluja, alleluja. Uweselił lud swój mile. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja. Człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. Tego dnia wielkanocnego. Alleluja, alleluja. Chwalmy wraz zmartwychwstałego. Alleluja, alleluja. Świętą Trójcę wyznawajmy. Alleluja, alleluja. Bogu cześć i chwałę dajmy. Alleluja, alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Witam was, kochani bracia i siostry, w tej Eucharystii na Jasnej Górze, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jest poniedziałek wielkanocny, ale cała oktawa to uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On nadaje sens naszemu życiu i nie pytaj może dziś, po co żyję, tylko dla kogo? Dla Niego, bo On dla nas zmartwychwstał. I to jest dobra nowina dla każdego z nas, że życie nasze ma sens, bo jest ktoś, kto osłonił nas, skierował całe zło tego świata na siebie samego. Możemy być wdzięczni Bogu dziś w tej Eucharystii, a na początku przeprośmy Go za nasze grzechy, aby z czystym sercem w pełni przyjąć Chrystusa. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko
Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufamy. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufamy. Alleluja, 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 alleluja,
Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, to my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Składzam nasze grzechy. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ogromna radość, nadał sens naszemu życiu. Kobiety przychodzą dziś do grobu, spotykają Jezusa. Te kobiety, które nie spędzają tego dnia u siebie, w domu, piekąc jakieś placki czy jedząc jajka, tylko one poszły do grobu, żeby spotkać się z Bogiem. Mają czas na to, żeby spotkać się z Chrystusem. Mają czas na relacje z Nim. I to jest ważne, mieć relacje z Bogiem. To jest najważniejsza relacja w naszym życiu. I to jest relacja, o której wiesz, że jest wieczna i się nie skończy. Bóg się z tobą nie rozwiedzie. Bóg nie odejdzie. To jest jedyna pewna relacja w naszym życiu. I może pytanie, które nieraz pojawiało się w moim sercu: dlaczego Jezus objawia się tylko wierzącym w Niego? Choć nieraz niedowierzającym, ale tylko w sumie wierzącym w Jego zmartwychwstanie. Dlaczego nie pokazał się Piłatowi? Nie przyszedł do Niego i powiedział: a widzisz, co teraz? Dlaczego nie poszedł do Kajfasza? Dlaczego nie objawiał się gdzieś na stadionach? Dlaczego pomija tysiące ateistów i wyśmiewających się z Niego? Odpowiedź jest prosta. Z szacunku dla ludzkiej wolności. Zmartwychwstały Chrystus nie narzuca się, nie zmusza Go do uznania Jego za zwycięzcę śmierci. Nie prowadzi kampanii reklamowej Królestwa Niebieskiego. Nie organizował wieców, nie pisał manifestów. Kto chce, ten wierzy. Kto nie chce, nie wierzy. Ale nie ukazał się Cezarom z Rzymu, ani filozofom z Aten, tylko tym, którym już dał zalążek wiary. Ukazywał się tym, którzy już wierzyli. Może rzeczywiście niedoskonale, ale Bóg nie wymaga od nas doskonałości, tylko gotowości, oddania, zawierzenia, otwartości.
a nie doskonałości. Zmartwychwstanie nikogo nie przymusza do wiary, ale raczej tą wiarą dostrzega się zmartwychwstanie. A w zasadzie precyzyjniej zmartwychwstałego. I w sumie wiara jest jedyną możliwością dostrzeżenia Chrystusa zmartwychwstałego. Jeśli wierzysz choć trochę, to zobaczysz. Bo Bóg ciebie kocha i Bóg ciebie zbawia. I Jezus Chrystus żyje. Bóg jest mądrością, jest sprawiedliwością, jest miłosierdziem, jest miłością. Ale przede wszystkim Bóg jest życiem. Jest życiem. Jak Pan Bóg argumentuje zmartwychwstanie, która jest przecież prawdą naszej wiary? Niewiasty przychodzą, pusty grób. Różne pogłoski słyszymy na ten temat. To, że jest pusty, intryguje nie tylko wierzących w Chrystusa. Była Maria Magdalena, poszła, bo kochała Chrystusa, ale widzi grób. I kiedy zobaczyła grób, pierwsze, co jej do ust przychodzi, to: o, skradziono ciało Pana. Ciało. Skradziono ciało Pana. Czyli to, że zobaczyła, że grób jest pusty, nie było dowodem, że Chrystus zmartwychwstał. Skradziono Pana. Sam fakt pustego grobu nie daje wiary w zmartwychwstanie. Wiele ludzi pielgrzymuje do Jerozolimy. Życzę każdemu z was, to jest piąta Ewangelia, zobaczyć. Ale wielu ludzi, którzy są niewierzący, również tam przyjeżdża. Wchodzą do grobu i wychodzą niewierzącymi. Pusty grób nikomu nie daje wiary w zmartwychwstanie. Pusty grób uczniowie też zobaczyli. Zobaczcie, Piotr wybrał się, podbiegł do grobu, schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i jest napisane u Łukasza w 24 rozdziale, wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Pusty grób, a on się dziwi. Nie daje jemu to wiary. I nie jest dla niego dowodem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Przyjrzeć się i można się co najwyżej zadziwić. Miałem takie piękne możliwość, że byliśmy ze wspólnotą kilka lat temu w Jerozolimie na pielgrzymce. Bo zawsze na zakończenie tej wspólnoty, pewnego etapu, jedzie się do Ziemi Świętej, każda wspólnota. I celem jest ponowienie chrztu, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w rzece Jordan. Ale też wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego. Mniej więcej około południa, ostatni dzień, który byliśmy w Jerozolimie, był właśnie na Bazylikę Grobu Pańskiego. Więc około południa idziemy, żeby do wieczora mamy czas. Do 19:00. No to sporo czasu. Idziemy sobie. Potężne kolejki. Stanęliśmy na końcu ze wspólnotą około 50 osób. No i stoimy. Nogi bolały. No i nagle prawosławni, jakiś ich biskup, patriarcha przyjechał i mieli liturgię ponad 2,5 godziny. Tak sobie nieraz myślę, ktoś mówi: msza dzisiaj długo, ksiądz się rozgadał. No, tamci by rozgadali. Cała liturgia, jeszcze procesja, 2,5 godziny. No i tak stoimy zmęczeni,
kolejka oczywiście zablokowana, ponieważ większość liturgii była właśnie tam w grobie. A on jest bardzo mały. No i potem po skończonej liturgii już jakoś ta kolejka się posuwała tam do przodu. Od 12 czekaliśmy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeszcze trochę czasu do grobu, a o 17 jest zaplanowana msza święta. Tam niedaleko u Franciszkanów, niby w tej samej bazylice, ale po mszy świętej już nie było możliwości, żeby znowu stanąć w kolejce i no nie ma jak, trzeba teraz. Trzeba może szybciej, może jak, ale nie da rady, każdy chce wejść. Więc czekamy już za 5:05 i już nasza wspólnota stoi pierwsza w kolejce, już mamy wchodzić zaraz. I przychodzi nasz kapłan, który prowadził wspólnotę, niedawno umarł. Tak i mówi, chodźcie, idziemy, bo msza święta. Chodźcie, nie? Wszyscy, no, jak potulne baranki, wychodzą, opuszczają kolejkę ku pociesze tych, co są z tyłu. A we mnie w środku zaczęło się burzyć. Nie? Jak to? No to możemy krócej tą mszę świętą. No wejdźmy, no pół godziny. A on mówi, no nie, no idziemy, zaplanowane jest. I wszyscy idą spokojnie, wiecie, 30 lat życia we wspólnocie i nikt specjalnie nie jechał wcześniej do Jerozolimy, żeby razem pierwszy raz być i doświadczyć tej piątej Ewangelii i tego przejścia Chrystusa w tym miejscu, żeby doświadczyć razem we wspólnocie. A jutro już wyjeżdżamy, mówię, no nie będzie już możliwości. I byłem taki zdenerwowany w środku, nie do końca pogodzony. No ale ostatni z kolejki wyszedłem, idąc za nimi, choć pewno pierwszy w szemraniu. No i jest Eucharystia. Jest Eucharystia. I słyszę takie słowa. Słowa z mszy świętej. Tak. Czemu szukasz żywego pośród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. I ja dopiero, wiecie, sobie uświadomiłem, co Jezus mi powiedział przez słowo Ewangelii, nie? Oj, mocno wtedy zderzyłem się z prawdą o zmartwychwstaniu w czasie tej pielgrzymki, nie? Tyle godzin tam czekałem do grobu Pańskiego i takie bezradne poczucie, nie odkrywam niczego, nie? Przeleciałem kawał drogi do najważniejszego miejsca na ziemi. No i nic, i cisza, pusto. Przynajmniej tak mi się zdawało, przynajmniej w moim sercu. I ta Ewangelia, którą usłyszałem, nie ma go tutaj, nie ma go tu. Zmartwychwstał, jak powiedział. Czemu mnie szukasz tam, w grobie? Marcin, nie ma mnie tam. Ja tu jestem, w Eucharystii. Tu jestem żywy, żywy. Tam są zimne kamienie. Nie ma mnie tam. Dlaczego stałeś 5 godzin? Dlaczego mnie tam szukasz? Ja tu jestem. Dlaczego nie chciałeś tu przyjść? Tu jestem, nie ma mnie tam. Ja wtedy zrozumiałem, nie? Owszem, to są piękne relikwie. Grób Pański, wspaniały. Chciałem ucałować te kamienie, ale Jezus powiedział, dobrze, ale mnie tam nie ma, a tu jestem. Przyjmij mnie w komunii świętej. Święty Cyprian powiedział, że nazwał komunię świętą pocałunkiem. Mogę Boga pocałować żywego, kiedy przyjmuję Go w komunii swoimi ustami. A tam są kamienie, czcigodne, ale kamienie. Nie ma mnie tam. To było najważniejsze dla mnie doświadczenie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nie widząc pusty grób z zewnątrz, bo do środka się wtedy nie dostałem. Ale w tym, co Jezus mówił, nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Jak powiedział. Więc dowodem na zmartwychwstanie Chrystusa nie jest pusty grób. Można jak Piotr zobaczyć i tylko się zdziwić. Nie ma go tam. Ktoś powie, no dobrze, ale świadkiem, może dowodem jest całun turyński albo chusta z Manopello, ale wiele osób to widzi i nie daje wiary. Bo wiara to jest zawierzenie i zaufanie Bogu na Jego słowo. Nawet tak
w ciemno po prostu. Może każdy z nas by chciał wiedzieć, o jak tam było wtedy, w ten dzień zmartwychwstania, ale skoro nie wiemy, może nie jest dla nas istotne, żebyśmy wiedzieli. Ważniejsze może jest, żeby go doświadczyć, Chrystusa, który jest, który żyje, który wstał z grobu. Doświadczyć Jego. Więc jaki jest argument dla mnie, dla ciebie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Jaki jest argument? Jest jeden. Jezus mówi tak. Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Niewiasty przypomniały sobie Jego słowa. Jego słowa. I kiedy sobie przypomniały Jego słowa, narodziła się w nich wiara. Więc nie dlatego wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, że grób jest pusty. Tylko wierzymy, że zmartwychwstał, bo tak powiedział. Bo tak powiedział do nas. I nie dlatego wierzymy, że zmartwychwstał, bo jest chusta z Manopello czy całun z Turynu. Bo ten całun i tą chustę też Piotr i Jan zobaczyli. I pewno Maria Magdalena również. Tylko wierzymy w zmartwychwstanie dlatego, że Chrystus to powiedział. I to wiele razy to powiedział. Dlatego wierzymy Mu na słowo. Na słowo. Jan co prawda ujrzał i uwierzył, ale uwierzył, bo zrozumiał słowo. Wtedy otworzył Pan im pisma, żeby je rozumieli. Otwarł im pisma. To jest klucz do naszej wiary, bo wiara się bierze ze słuchania tego, co Bóg mówi. A tym, czego słucham, jest słowo Boga. Bo Jezus powiedział, że Mesjasz będzie cierpiał, zostanie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pismo. Uwierz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, gdyż tak powiedział. Uwierz Pismu. Uwierz. Wtedy otworzyły się ich oczy i rozumieli Pisma. Rozumieli, bo tak jest napisane. Szukasz argumentów, czytasz argumenty, patrzysz to, a może tamto. Jest jedyny argument dla nas. Bogu się wierzy w to, co mówi. Bogu wierzę na Jego słowo. Nie mówię Bogu, a sprawdzam Cię. Nie mówi Bogu, udowodnij to. Bogu się wierzy na to, co powiedział. Bogu się wierzy na słowo. Bo wiara się rodzi ze słuchania, jak pisze Paweł do Rzymian w 10 rozdziale. Słucham Boga, nie? Więc jeżeli chcesz mieć takie doświadczenie Boga, Chrystusa, który żyje, to pokochaj Słowo Boże. Niech Biblia nie będzie grzbietem w twojej bibliotece, tylko doświadcz Chrystusa w tym, co mówi. Czytaj. Czytaj po to, żeby usłyszeć Słowo Boże. I druga rzecz. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że Jezus wysyła niewiasty do Galilei. Do Galilei. Owszem, tam są uczniowie, idźcie do Galilei, bo tam się wszystko zaczęło, ale również w innym celu. Jezus mówi piękną, niesamowitą rzecz. Posyła do Galilei Marię Magdalenę z wiadomością o tym, kim uczniowie się stali. Bo jest napisane tak. Idź, powiedz moim braciom, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego moim braciom, bo do tej pory apostołowie byli nazwani przez Jezusa uczniami. A pierwszy raz Jezus dziś mówi już nie uczniowie,
tylko bracia. Pierwszy raz, kiedy powiedział tak o nich, że już nie uczniowie, tylko bracia. Idźcie, powiedzcie moim braciom. Nie używał wcześniej tych słów. Bracia. Bracia i siostry jesteśmy w Kościele. Bo oni to zrozumieli, nie? Wpierw otworzył przed nimi pisma, a potem jeszcze nowina nie była stworzona, jeszcze nie było wspólnoty. Jezus stworzył z nich wspólnotę po prostu, stwarza z nich rodzinę, nie? Dlaczego? Bo Pismo Święte, które staje się Słowem Bożym, kiedy jest czytane, a przeze mnie słuchane, pozwala mi zrozumieć i uwierzyć w Zmartwychwstałego. Ale Jezus nazywa ich braćmi, bo wspólnota Kościoła pozwala mi doświadczyć Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie tylko zrozumieć, nie tylko uwierzyć, ale doświadczyć. Mogę zrozumieć, że Chrystus zmartwychwstał i uwierzyć dzięki Słowu, ale wysyła ich do braci, żeby również doświadczyć tego, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że przychodzi do wspólnoty, że za kilka dni przyjdzie do nich, do wieczernika, do tej wspólnoty. Nie tylko zrozumieć, nie tylko uwierzyć, ale jeszcze doświadczyć potrzeba nam, każdemu z nas. To, co Piotr mówi, Pan nas ustanowił głosicielami, apostołami i świadkami. Bo inną rzeczą jest być głosicielem, który mówi, a co innego jest świadkiem, który ukazuje to słowo, które przyniósł. Więc my wszyscy tego bardzo potrzebujemy. Nie tylko zrozumienia Pisma, ale również doświadczenia Chrystusa w swoim życiu, w Kościele, w rodzinie, we wspólnocie, jaką jest Kościół. Wiara i doświadczenie, te dwie rzeczy są nam bardzo dziś potrzebne. Wiara i doświadczenie, zanurzenie w Chrystusa, a każdy z nas to uczynił przez Chrzest Święty. Daliśmy się przeniknąć Jezusowi Chrystusowi, nie? Komuś, kto zwyciężył śmierć i kto zwyciężył każdy mrok i kto zwyciężył każde zło i który zawsze będzie ci pokazywał wyjście, nawet w ciemności. Nie musisz widzieć wyjścia z każdej sytuacji, ale wiedz, że to wyjście jest w Chrystusie Jezusie. W Nim. Dzisiaj świat mówi dużo o wartościach. Jak tak pomyślę, co to są wartości? Trudno w ogóle to zwerbalizować, wartości. Ale różne są wartości. Świat mówi dziś o solidarności. Mówi dziś o współczuciu. Nawet mówi o miłości, o braterstwie, o uczciwości. Tylko że te wartości same w sobie nas nie zbawiają. Choćby były najpiękniejsze. Te wartości same w sobie nam nie pomogą. Kiedy leżysz w szpitalu, same wartości nie poprawią ci posłania. Wartości nie przyniosą ci szklanki wody, kiedy leżysz. I wartości nie wyciągną cię z grobowca. Tylko Jezus Chrystus zmartwychwstały, żywa osoba. I kontakt z Nim tak naprawdę pokazuje i decyduje o godności chrześcijanina. Jezus Chrystus zmartwychwstał i nie ma takiego grobu, z którego by nas nie wyrwał, nie wyciągnął. Jezus Chrystus zmartwychwstały nas wyciągnie z grobowca, a nie wartości. On jest osobą. Jezus Chrystus żyje. Chce, żebyś w Niego uwierzył dzięki Słowu. I chce, i pragnie, żebyś doświadczył Jego w Kościele, w tej rodzinie. On bardzo pragnął tego, żebyś tu się znalazł. Przyjmij Go dziś z miłością. Bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. Dla Ciebie.
Więc uwierz w to i wyznaj to w słowach. Jest wyznanie wiary? Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba. Nie pytając dziś. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Przedstawmy Chrystusowi Zmartwychwstałemu nasze prośby za Ojca Świętego Franciszka i za wszystkich pasterzy Kościoła, aby głosili ludziom Zmartwychwstałego Chrystusa. Ciebie prosimy. Za wszystkich chrześcijan, abyśmy swoim życiem ukazywali innym Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Za naród wybrany, za naszych starszych braci w wierze, Żydów, aby uznali, że w Chrystusie spełniły się zapowiedzi dane Ojcom. Ciebie prosimy. Za wszystkich doświadczających przygnębienia, samotności, szczególnie w święta, sprawiającą przykrość, aby spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego i doświadczyli radości we wspólnocie Kościoła. Ciebie prosimy. Prośmy o pokój dla Ukrainy, za wszystkich też wszczynających wojny i waśnie. Ciebie prosimy. Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, zmarłych z naszych wspólnot, za tych, których już nie mamy w tym roku przy naszych stołach na święta, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy doświadczyli dziś Chrystusa Zmartwychwstałego i sami byli świadkami, że Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych i czeka to też każdego z nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, nasze prośby zgodnie z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zwycięstwo śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się przez strach. Ziemia
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On jest bowiem prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą. I zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli
z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Za które łączymy będziemy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chroni nas skutecznie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Otrzyjcie już ze płaczącym, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał
samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Darmo kamień Pani wielkie rzuci na grób wtoczyli, darmo dla pewności wszelkie zbrojnej straży ułożyli. Na nic straż pieczęć i skała nad grobem Pana się stała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Na nic straż pieczęć i skała nad grobem Pana się stała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Chrystus zmartwychwstał jest nam na przykład dany, iż mamy zmartwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja. Leżał 3 dni w dał Bóg przebić sobie, bo gręce nogi obie na zbawienie tobie. Alleluja. 3 Maryje poszły, drogie maści chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja. Gdy na drodze były, tak sobie mówimy, jest tam kamień, nie mamy, a któż nam go podwali. Alleluja.
gdzieś Pana widziała, widziałam go po ręce, trzymał chorągiew w ręce. Alleluja. Gdy nad grobem stały, rzekł im anioł biały: nie bójcie się, Maryjo, zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja. Jezusa szukacie, tu go nie znajdziecie. Wstał ci z martwych, grób pusty, oto złożone chusty. Alleluja. Bądźmy więc weseli, jak w niebie anieli. Czegośmy pożądali, tegośmy doczekali. Alleluja. Módlmy się. Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Spraw, niech Wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszeń nie ma, ale chciałbym Was złożyć życzenia. Przede wszystkim właśnie tego doświadczenia Boga, który jest Bogiem żywym, który jest przede wszystkim życiem. Wszystko przeobraża, każdemu daje szansę, każdego podnosi, choć leżał na ziemi zgnieciony, jak mówi brewiarz, liturgia słowa, zgnieciony jak robak. Tak się poniżył dla każdego z nas. Jest jedna, chyba jedyna możliwość, czy najlepsza możliwość uchronienia kogoś od zła, po prostu skierować to zło na siebie. I On to zrobił, więc jesteśmy schowani za Nim. On swoje serce dał przebić dla Ciebie na krzyżu. I dzisiaj zmartwychwstały przychodzi do nas. I tego doświadczenia Wam życzę, a wtedy wszystko inne ma sens. I zdrowie, i pieniądze, uroda, i serial, i wszystko inne. Jest piękne, fajne, potrzebne, konieczne, ale sensem jest dla nas Jezus Chrystus. Jego Wam przede wszystkim życzę. Dziękuję za Waszą obecność tutaj. Dziękuję wszystkim z Częstochowy i wszystkim też gościom. Dziękuję przy instrumencie dziś maestro Marcin Lauser. Dziękuję Panu naszemu organiście za świetną grę, śpiew i liczymy na jakieś Alleluja Händla. Jakby tam dało się coś, to chcielibyśmy posłuchać może. No. Przyjmijcie, kochani Boże, błogosławieństwo i zapraszamy zawsze tu na Jasną Górę. Tu jest też Wasz dom. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja.
Regina Celi Letare, Alleluja. Quia quem meru isti portare, Alleluja. Resurrexit, sic ut dixit, Alleluja. Ora pro nobis Deo, Alleluja.